Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Druid152 i moi drodzy, witam was w pierwszym odcinku kolejnej modyfikacji do Gothica 2, czyli w Cieniach Przeszłości. Dzisiaj bierzemy tą modyfikację, powinnam powiedzieć tę modyfikację, no ale dobrze, na jakby pod lupę ją sobie weźmiemy i będziemy się nią interesować przez najbliższe kilka tygodni. Z tego co widziałam na YouTubie, to mniej więcej ogrywane jest jakieś 8-7 odcinków. Podejrzewam, że nam też zajmie około tylu. No i co, nie wiem czy warto cokolwiek przedłużać, za chwilę sobie zaczniemy nową grę. Napomknę tylko, że modyfikacja powinna mieć dubbing, z tego co mi się kojarzy. Odpaliłam już ją kiedyś raz na chwilę, żeby zobaczyć czy wszystko działa, czy się dobrze nagrywa. No i wychodzi na to, że tak. No i też chciałabym wam powiedzieć, dlaczego była taka znowu długa przerwa. Najzwyczajniej w świecie taki jakiś mały kryzys, troszeczkę nie było czasu. Ogarniałam różne rzeczy w pracy i na uczelni. Mimo, że są jakby jeszcze wakacje dla studentów, no to przede mną były poprawki i będą też te poprawki w przyszłym roku. Niestety nie udało mi się wyjść z wszystkiego tak, jak chciałam. Ale to są w ogóle sprawy całkiem niezwiązane z Gothiciem, także nie ma co się tym martwić, już jest wszystko ok. Przynajmniej ja sobie już z tym poradziłam. No i co? Teraz mam nadzieję, że odcinki będą pojawiać się regularnie, czyli w poniedziałek, środę i piątek o stałej porze, nie wiem jeszcze o której godzinie, ale to zobaczymy. No i co? Nie przedłużam dalej, zacznijmy nową grę. Tak. Chyba gramy na średnim, mi się wydaje, ale... Nawet nie wiem. Zobaczymy. Tak czy siak, po tej akcji podrażnęliśmy gardła delikwentom. Tylko on jeden był porządny i nie mieszał się do burdy. Ciekawe ile pożyje. Podoba się naszemu drogiemu przyjacielowi za barierą. Słyszałeś, czego nasi ludzie się dowiedzieli podczas ostatniej wymiany rudy? Nie. Czego? Jakaś wielka szycha ze starego obozu próbowała usunąć gościa z nowego obozu. I teraz prowadzą między sobą spory. Stary obóz. Nowy obóz. Ktoś powinien przypomnieć tym typkom, kim naprawdę są. Kopaczami. Od co? Ni mniej, ni więcej. Później jeszcze o tym pogadamy. No, odwróć się, skazańcze. Grzecznie i spokojnie. Okej. No i co dalej? Zobaczmy. O, możemy sobie wybrać, jak chcemy, żeby nasza postać wyglądała. Sprawdźmy sobie wybór ciała na przykład. Może weźmiemy sobie tego człowieka. Taką może głowę. Jezus, widzieliście tą twarz? Co to jest, ja się pytam. Wiecie co, może zróbmy tak, niech to będzie taki jakiś troszeczkę... Dobra, niech tak będzie, tylko jeszcze to ciało. O, nawet może i być. I tak, zróbmy. Skazańcze, w imieniu króla Robara II zostajesz skazany za... O, pięknie. Możemy sobie wybrać, za co jesteśmy skazani. I zastanawiam się teraz. Otwieranie zamków by się przydało na sam początek, ale no jakieś statystyki też... 5 siły i 5 zręczności, no to jest niby okej, ale to skradanie jest zbędne. Albo za morderstwo weźmiemy, albo za kradzież. W sumie moglibyśmy może wziąć za... Weźmy za morderstwo, tak standardowo. Morderstwo. Na dożywotnią pracę w kolonii górniczej. Dobra, dowody z nim. Słyszałeś werdykt. Na co jeszcze czekasz? A nie mogę skorzystać z rampy rozładunkowej? Nie umiem pływać. Potrzebujesz jakiegoś specjalnego traktowania?
Lepiej módl się do Adanosa, żeby to jezioro nie stało się miejscem twojego pochówku. To jak, skoczysz sam po dobroci, czy mam ci pomóc? Już, już. Dobra, skaczemy. Dobra, zamknij oczy, weź głęboki wdech i... siup. Patrzcie państwo, świeże mięsko do ochrzczenia. Uwielbiam patrzeć na ludzi w wodzie, którzy nie potrafią pływać. Okej, okay, brabak, to jest chyba ten na środku. Hej ty, witamy w kolonii. Czuję, że będziemy mieli z tobą dużo dobrej zabawy. Okej, okay, poszedł mi przywalić? Tak. Ciekawe, że przywitał nas brabak, a nie na przykład Bulit. Ciekawe, co się później stało na przykład z brabakiem, bo nie było go w podstawowym Gothiku 1. Jakiś czas później. Okej, okay, minął jeden dzień cały, drugi dzień. Dwa dni minęły. Okej, okay. Wygląda na to, że jesteśmy w swojej własnej chacie. Tak, moje łóżko, mamy pałkę na sam początek. Mamy 25 bryłek rudy. Możemy sobie zabrać kubek i ryż. To przecież nasze. Ryżówka, ser, chlebek. Podobno bardzo fajna modyfikacja. Zobaczymy, ile w tym prawdy. A w skrzyneczce 7 bryłek rudy i chleb. Ciekawi mnie bardzo, czy będziemy normalnie płacić za ochronę na przykład. Mamy też wiadomość. Krzesła to nam są niepotrzebne. Przeczytajmy w takim razie wiadomość. Czemu nigdy nie macie w chacie, kiedy jesteś potrzebny? Przy północnej bramie roboty jest pod dostatek. Rusz swój szanowny tyłek jak najszybciej. Fletcher, okej. Okay. Północna brama, tak? Zapomniałam, że gdzie jest północna, gdzie jest południowa. Zróbmy sobie pierwszy zapis. No i zobaczmy. Witaj, przyjacielu. Słyszałem, że całkiem niedawno naprawiłeś chatę pewnemu kopaczowi. Nadszedł czas zapłaty. Naprawdę zamierzasz naciągać mnie na rudę przy każdym zleceniu? To z czego ja mam żyć? Pilnowanie cię to dość kosztowne zajęcie. Powinieneś być mi wdzięczny za to, co robię. Okaż więc swoją wdzięczność, ofiarując mi swoją rudę. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Pocałuj mnie w dupę, jestem ci niezmiernie wdzięczny za wszystko. Jestem ci niezmiernie wdzięczny za wszystko. Kara za brak odwagi? Doceniam twoją wdzięczność. Może powinieneś po prostu wrócić do kopalni i zająć się ale w sumie... Wiecie co? Nie, ja wolę... O, tam jakiś rozdział się... Do... Moment. Ja jednak chcę premię za odwagę, no halo. Nie wiedziałam, że mamy taki system w ogóle w tej modyfikacji. Najwyżej dostanę w łeb. Pocałuj mnie w dupę. Pocałuj mnie w dupę. Rozumiem, że nie chcesz po dobroci. Masz tu swoją przeklętą rudę. Okej, i tak oddamy. Może powinieneś po prostu wrócić do kopalni i zająć się wydobyciem rudy. Albo spróbować zostać cieniem. Wtedy nie będę cię już musiał pilnować. Ale w sumie, komu ja to mówię? Przecież zawaliłeś test zaufania, co nie? Cały czas pamiętam, jak... Skończyłeś? Nie tym tonem do mnie! Ciesz się, że na razie nic ci w obozie nie grozi. Ja muszę wracać pod bramę. Miłego dnia. A, zanim zapomnę. Kopacz Branson nie zapłacił ostatnio pieniędzy za ochronę. Dlatego strażnicy nic sobie nie robili z tego, że ktoś dewastował jego chatę. Bądź dobrym pieskiem i zajrzyj do niego przy okazji, kiedy będziesz koło areny. Doprowadź tę ruderę do porządku. Swój zasłużony udział odbiorę później. Rozdział pierwszy, nowy początek. Tak dalej być nie może. Lepiej się do tego nie może od tak odejść ze starego obozu. Brabak nigdy na to nie zezwoli. Powinienem porozmawiać z Diego jeszcze raz o tym teście zaufania. Może dostanę drugą szansę. Tylko zachowaj to dla siebie. Okej, okay, nowy początek. No to możemy spróbować porozmawiać o tym z naszym... Nazwę go promotorem, bo mogę. Tu jest Malte. Możesz mnie czegoś nauczyć?
Tak, mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę. Dobrze, mam nadzieję, że nie ma progów punktowych. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. I widzę, że bardzo fajny mamy tutaj system. Mamy gildię kopacz, siły mamy 15. No dobrze. Punktów życia 55, w porządku. Dobrze, czy Diego siedzi u siebie w chacie? Nie wiem. Nie umiemy otwierać zamków. Troszkę to boli, no ale trudno. Cudze łóżko. Okej, okay, rozumiem, że... No już! Przepuść mnie! Okej. Okay. Dobra, może porozmawiajmy z Diego. Chcę spróbować jeszcze raz. Już o tym rozmawialiśmy. Nie zdałeś egzaminu i już. A nie mogę jakoś zmienić twojego zdania? Brabak prędzej czy później mnie zabije, kiedy nie będę miał mu już czym zapłacić za ochronę. Przykro mi. Jest powód, dla którego nie można powtarzać testów w nieskończoność. Dlaczego nie udasz się do któregoś z innych obozów, kiedy będzie już można swobodnie poruszać się po kolonii? Brabak na to nie zezwoli. Próbowałem raz wyjść z obozu i nawet nie dotarłem do lasu na północy. W takim razie nie mogę ci pomóc. Test gwarantuje, że tylko kopacze, którzy na to zasługują, zostają cieniami. Test szedł mi doskonale do czasu, aż... Aż Brabak ci wszystko zawalił. Oznacza to, że jeden z najpotężniejszych ludzi w obozie nie może cię ścierpieć i nie chce, żebyś został cieniem. Tylko dlaczego? Nie mam pojęcia. Od czasu mojego chrztu uwziął się na mnie i traktuje mnie jak niewolnika. Któregoś dnia rozpłatam mu czereb. Ciekawe. Może faktycznie nowy test nie byłby takim złym pomysłem. Czy właśnie nie powiedziałeś, że... Daj mi dokończyć. Ja też mam obecnie problemy z Brabakiem, ale przyczyny raczej nie powinny cię na razie interesować. Dostaniesz swoją szansę. W zamian będziesz mi winien pełne posłuszeństwo, jasne? Będę wymagał od ciebie rzeczy, o jakich żaden kopacz nie śmiał nawet marzyć. Istnieje duże ryzyko, że trafisz na szubienicę. Godzisz się na to? Mhm. Co mam dla ciebie zrobić? Później powiem ci więcej. Na razie powinno ci wystarczyć, że Brabak stanie się ofiarą. I ty będziesz jednym z tych, którzy się do tego przyczynią. W najlepszym przypadku, oczywiście, nikt się o tym nie dowie. Okej. No wchodzimy w to. Dobra, wchodzę w to. Co z moim testem zaufania? Nie tak prędko. Minęły miesiące, odkąd zbierałeś głosy. Teraz są już nieaktualne. Musisz zdobyć poparcie jeszcze raz. Okej, okay, czyli znów będziemy musieli rozmawiać z ludźmi. Pierwsze co, Malte, czy ty masz... Słyszałem twoją rozmowę właśnie, coś do zrobienia? I co w związku z tym? W tym obozie jest za dużo ciapciaków uważających się za cieni. I nie przyjmiemy kolejnego, dopóki mam tu jakieś wpływy. A jak mogę zmienić twoje zdanie o sobie? Pracą. Prawdziwą, męską, ciężką pracą. W lesie, przy drodze na bagna, znajduje się obóz drwali. Pomóż tamtym chłopakom, a zagłosuję na ciebie. Dobrze. Gdzie to jest? Kieruj się na wschód od strony północnej bramy. Prędzej czy później powinieneś dostrzec obozowisko. Mhm. Kto tam rządzi? Tamtejszym przywódcą jest cień imieniem Mark. Pogadaj z nim. Dobra, w porządku. Mamy to ogarnięte. Tutaj ktoś przyszedł, to jest zwykły cień. Brabak, coś z tobą mogę pogadać? Nie. Dobrze, musimy obejść znowu cały obóz. Myślę, czy by nie pójść najpierw tym jakby zewnętrznym pierścieniem. Malte, cień, cień, skorpion. Ciężka robota? Zajmij się swoimi sprawami. No dobrze. Mógłbyś mnie też wyszkolić? Tak. Musisz tylko dołączyć do ludzi Gomeza. Czemu dali skorpionowi głos Diego, a Diego ma inny dubbing? Trochę to dziwne. Dobrze, musimy zajrzeć też do kilku osób, ale najpierw tutaj się przejdziemy. Nie wiem, czy kopacze mogą mieć na mnie jakieś zadania, czy nie za bardzo. Tutaj jest kopacz, zły. No, aprobaty potrzebujemy. Potrzebuję twojej aprobaty, żeby móc zostać przyjętym do cieni. Twoja twarz wygląda znajomo.
Czy to nie ty czasem pytałeś mnie o to samo jeszcze kilka miesięcy temu? Możliwe. Teraz pamiętam. Jesteś tym gościem, który spaprał test zaufania. Czyli Diego pokusił się o drugą szansę dla ciebie. Zgadza się. Co ja ci to wtedy zlecałem? A tak, właśnie. Miałeś zakosić jednemu z nowicjuszy to specjalne bagienne ziele. Tym razem już tak łatwo nie będzie. Musisz się naprawdę wykazać. Wszystko mi jedno, dopóki nie będę się musiał wyprawić do obozu na bagnie. Da się zrobić. Od kilku dni czekam na posłańca z nowego obozu. Udaj się w moim imieniu do obozu szkodników i przekaż im moje serdeczne pozdrowienia. O jaką paczkę się rozchodzi? Nie powinno to zaprzątać twoich myśli. I tyle. Gdzie leży ten obóz szkodników? Wyjdź północną bramą i kieruj się w stronę nowego obozu. Szkodniki i najemnicy właśnie tam wznieśli swoje barykady. No i dobrze, w porządku. Czyli tutaj też mamy sprawę jasną. Trochę żałuję, że nie wzięłam tego otwierania skrzynek, ale... Może ktoś będzie w stanie mnie nauczyć. Tu są zwykli kopacze, to chyba nie ma sensu w ogóle z nimi gadać. To nie mój problem. Tutaj też zwykli kopacze. Kiedyś takie sprawy załatwiało się. Tam na dole chyba świstak coś robi, albo mi się wydaje. Kopacz. Bladwin. Hej, ty! Mówisz do mnie? Ostrzegam cię, tacy jak ty mogą napytać sobie biedy. W końcu większość z tutejszych ludzi to straszne zbiry. Wydaje się im, że mogą tu robić, co im się żywnie podoba. No ale my im na to nie pozwalamy. Gomezowi zależy na spokoju w obozie, a do nas, strażników, należy dbanie o porządek. Oczywiście jest to bardzo wyczerpujące i kosztowne zajęcie. Dlatego właśnie chcę cię prosić o drobne wsparcie finansowe, na znak przyjaźni. Ty pomożesz nam, a my pomożemy... To jasne. Nie będę dalej słuchał tej paplaniny. To znaczy, że mam ci zapłacić za ochronę? Dzięki, ale nie. Sam sobie dam radę. Jak sobie chcesz, chłopcze. Dobra, no oczywiście... Do zobaczenia. Trzymaj. To kwestia Bladwina. Także przeżyjemy bez jego ochrony. Mamy ochronę już u innego gościa. Kopacz. Kolejny kopacz. A kto tam siedzi na górze? Zwykły strażnik. Troszkę nam się gra przycina, ale to nic. Tu jest zwykły cień. To też nic nie ten. A czy pracuje tutaj normalnie Graham, który robił wcześniej mapy? Bo nie widziałam go nigdzie. Kopacz. To nie tu. Tak długo jak mnie to. Może nie on był tam wcześniej? Dobra, nie wiem. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Nie zauważyłam go nigdzie po drodze. Także no. I teraz pytanie, czy idziemy górą, czy idziemy dołem? Chodźmy może najpierw górą. Tutaj jest zwykły strażnik. Kopacz. Tu mogłam zaznaczyć deskę. Czym? Okej, nie mamy młotka, rozumiem. No, a kto jest dalej? Kopacz. A tutaj? Zwykły strażnik. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. No dobrze. No to w takim razie obeszliśmy dół. Tutaj nic ciekawego raczej nie ma. O proszę, tutaj jest budowana brama. A tutaj kto stoi? Zwykły cień, no dobrze. Tam są ścierwojady, w porządku. No ale my na razie nie wychodzimy z obozu. Na razie rozmawiamy z ludźmi. Taki pierwszy dzień, troszeczkę zapoznawczy. Zobaczmy. Jest więcej tych chatek niż było. Ciekawe co się wydarzyło. Tu jest Finn na przykład. Co tam, Finn? Wróciłeś z kopalni? Tak, całkiem niedawno. Ani dnia za późno, psia krew. A co się stało? W kopalni nic specjalnego, ale mój dorobek rudy, który trzymam w swojej chacie, stale się kurczy po każdej nieobecności.
Zostałeś obrabowany? Na to wygląda, ale za każdym razem znika tak mało, że tego nie widać od razu. Złodziej pewnie liczy, że nic nie zauważę i może się obsługiwać do woli. Chyba zna mój rozkład dnia. Kiedy jestem w obozie, wszystko pozostaje nietknięte. Inna sprawa, kiedy mnie nie ma. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Może ci pomóc. Czemu miałbyś to robić? Chwilowo nie mogę sobie rzucać rudą na lewo i prawo. Przysługa za przysługę. No, skoro już tak stawiasz sprawę, mógłbym się dziś wieczorem niespodziewanie udać do kopalni. Schowasz się wtedy w mojej chacie i będziesz wypatrywać, czy ktoś zakrada się do mojej chaty. Odstraszysz delikwenta, podasz mi jego imię i na tym historia powinna się zakończyć. Dobra. W porządku. Bądź gdzieś, powiedzmy, koło 20 w mojej chacie. Ja będę już w drodze do starej kopalni. Okej, o 20, tak? Mamy godzinę 12.50, więc coś możemy jeszcze do tego czasu zrobić. I ta chata jest, rozumiem, tutaj. Dobrze. Raczej do tego czasu w takim razie nie wyjdziemy z obozu. Tu jest zwykły kopacz, tu jest Dexter. Potrzebuję twojego głosu. Co on rozumiał przez... co? Przysyła mnie Diego. Potrzebuję twojej zgody, aby móc przystąpić do testu zaufania. Ta, nieważne. Masz mój głos. A teraz znikaj, muszę się skoncentrować. Okej. Ja... Cicho! Nie znałem Dextera od tej strony. Właściwie nie powinienem się wtrącać. Ale może dzięki małemu przeglądowi jego kieszeni dowiem się więcej. Tajemnica Dextera? Przecież my nie umiemy w kradzież. Kopacz, strażnik, kolejny kopacz. Strażnik, no już, Jezu. Fisk, cześć. Ale ja cię dawno nie widziałem. Co cię sprowadza do starego, dobrego Fiska? Przydałoby mi się wreszcie lepsze wyposażenie. Pewnie znowu posłano cię przed palisadę, co? Zatem powinieneś się zainteresować ubraniem, które mam w swojej ofercie. Z tymi łachmanami nie przetrwasz nawet kilku sekund. Musi być jednak ziarno. Masz jakieś dobre bronie na składzie? Dla takiego wspaniałego klienta jak ty zawsze się coś znajdzie. W twoim przedziale cenowym mam do zaoferowania parę niezłych cacek. Niech no spojrzę. Okej, ząb kopacza mamy na przykład za 160 bryłek. Kłujący cierń za 120, język topelce za 88, chłopski miecz za 64, mamy też pasy, pas cienia, pas kopacza, trochę wytrychów. Że będą kłopoty. No, na razie to z pieniędzmi jest kiepsko. Jakie ubranie możesz mi zaoferować? Mam w swojej ofercie spodnie kopacza najwyższej jakości. Niektórzy nigdy się... Okej. Ciepłe spodnie za 100, zwykłe za 150. Ludzie jak leci? Gadają. Nie mogło być lepiej. Z powodu napięć w nowym obozie każdy kopacz chce mieć przy sobie jakąś broń. Ponieważ to kiedyś daje im iluzję, że mogą się obronić inaczej przed szkodnikami. Dlatego podnoszenie cen uchodzi mi na sucho. Oczywiście tobie tego nie robię, przyjacielu. Wspaniały z ciebie człowiek. Okej, okay, dobra. Na razie nie zrobimy tutaj nic. Tutaj ktoś siedzi. Się do tego nie Mariusz. O, macha do mnie. Zawsze to samo. No i wstaje, dawaj. Co się stało? Zdaje się, że kiedy byłem w kopalni, spądrowałem moją chatę. Musi być jednak ziarno prawdy. Ona jako jedyna nie ma drzwi. Za parę bryłek rudy mogę ci zrobić parę nowych mebli. Ach, obejdzie się bez nich. Później się tym będę zamartwiał. Najbardziej boli mnie utrata mojej tajnej kolekcji książek, którą skrywałem w jednej z szafek. Bez niej jestem taki zagubiony. Może? Za co więc trafiłeś za barierę? Zajmowałem się finansami bogatego kupca i zawsze coś wpadało przy okazji do mojej kieszeni. Aż w końcu zgubiła mnie chciwość i wszystko się posypało. Okej. Okay. Miałeś książki? Tutaj w zewnętrznym pierścieniu? Kilka lat temu pomagałem jako zarządca w zamku, dzięki czemu mogłem sobie brać co tylko chciałem, ale te czasy już nie wrócą. Mogę rozejrzeć się za tymi książkami, jeśli chcesz. Byłoby świetnie! Dam ci za każdą książkę więcej, niż wynosi jej wartość na targowisku. Mhm, dobra, mól książkowy, no to każdą książkę, którą znajdziemy, to oczywiście mu damy. Tu jest... kto? Moment, jak ty się typie nazywasz?
Nathan jest połykaczem ogni. Kopacz plujący ogniem? Nie wyglądasz na maga. Jak ty to robisz? Swego czasu dla nich pracowałem. To mała sztuczka, której mnie nauczyli. A na dodatek nie trzeba być jakoś specjalnie uzdolnionym magicznie. Nigdy nie przypuszczałem, że kiedyś się przyda. Naprawdę robi wrażenie. Powiedzmy, przynajmniej paru kopaczom z targowiska to imponuje. I trochę rudy od nich do mnie wpada. W każdym razie lepsze to niż łamanie sobie pleców w kopalni. W pełni się z tobą zgadzam. Współpracowałeś z magami ognia? Tak, ale nie z tymi w kolonii. Przed trafieniem tutaj byłem szanowanym myśliwym i dostarczałem magom z klasztoru trofea potworów do ich eksperymentów. Tak, to było całkiem przyjemne życie. Co cię teraz powstrzymuje od polowania? A z czym ja ci pójdę na łowy? Nie stać mnie na łuk. Fisk ma jakieś ceny z kosmosu. Odkąd płacę za ochronę, mało co zostaje w kieszeni. Takie życie. Niestety. Co robiłeś przed trafieniem do kolonii? To i owo. Byłem knechtem, walczyłem z orkami, pilnowałem kopalń i żyłem osamotniony na wyspach. Polowałem na rzadkie okazy potworów dla różnych ludzi. I koniec końców nadziałem się na nieodpowiednie towarzystwo. Dlatego tak naprawdę trafiłem tu za niewinność. Ale pewnie każdy tak o sobie mówi. Okej, dobra. Mamy to ogarnięte. Tu jest jeszcze... Podejdź bliżej, nowicjuszu. Baldeciptur, nie pamiętam go w ogóle. Baldeciptur oferuje tajemnicze i cenne towary z bagien. Nawet mądrzy guru i potężni strażnicy świątyni zwracają się do Baldeciptura w potrzebie, aby nabyć moje towary. A co takiego oferujesz? Co to za pytanie? Pyta, co oferuje Baldeciptur? Może zapytaj, czego Baldeciptur nie oferuje. Bagienne ziele najlepszej jakości, broń strażników świątynnych, magiczne przedmioty guru. Wierz mi, że się nie zawiedziesz. Okej, to pokaż w takim razie towary. Zupa spełzacza, zupa korzenna, wytrych, zielony nowicjusz, mrok północy, zewnocy, uszkodzona kusza, zardzewiały miecz obusieczny i bagienne ziółko. No na razie nam nic z tych rzeczy nie jest potrzebne. Tylko dla takich dobrych klientów jak ty, Baldeciptur przygotował specjalną ofertę. Prawdziwy kamień runiczny, wykonany osobiście przez samego Iberiona. I co mam z nim zrobić? Nie jestem magiem. Ha! Co za głupiec! Magia śpiącego dostępna jest dla każdego i nie jest związana z kręgami jak śpiącego? Wyznawców starych bogów. Kup ją i spal swoich wrogów. Ile sobie liczysz za ten kamień? 50 bryłek rudy. Baldeciptur jest miłosierny i wie, że kopacze nie mają przy sobie zbyt wiele. Dlatego sprzedaje swoje towary z dobroci serca znacznie poniżej ich nominalnej wartości. Lepiej działaj szybko, zanim ktoś cię ubiegnie. No, nie mamy na razie 50 bryłek, także... No, nie skorzystam. Jest godzina 14.42, o 20.00 musimy być w chacie. Także będziemy musieli to zrobić. Tutaj jest świstak. Chciałbym być w twojej skórze. Słucham? Od czasu mojego pobytu w obozie ani razu nie widziałem cię jeszcze przy pracy. Całymi dniami tylko siedzisz przed swoją chatą. Mogę sobie na to pozwolić. Ale bez obaw. Za kulisami roboty mam aż nadto. Na przykład? My, cienie, mamy najwięcej do powiedzenia w zewnętrznym pierścieniu. Chcę właśnie rozszerzyć swoje wpływy. Nie chcesz może zarobić paru bryłek? Od razu wiedziałem, że będą... Rudą nigdy nie pogardzę. W pobliżu areny znajduje się niewielki magazyn. Chcę, żebyś przeszukał chatę należącą do Malty i wypatrywał czegoś, co można zgubić. Na przykład podczas włamania. Potem wkradniesz się do magazynu i zostawisz tam jego towar. Weź też stamtąd przy okazji szkatułkę Neka z pieniędzmi za ochronę i przynieś ją do mnie.
Okej. Dlaczego ci na tym zależy? Czy to nie oczywiste? Malte jest jednym z najbardziej wpływowych cieni, a ja chcę zająć jego miejsce. Jesteś bystrym gościem i wiem, że mogę ci zaufać w tej sprawie. Okej, czyli wychodzi na to, że dlatego Malte już nie było w Gothicu 1, bo po prostu tego nie przeżył. No a wtedy Świstak mógł zostać jakby osobą, która może wyznaczać zadania do przystąpienia do testu zaufania, bo teraz jeszcze nie może. Jak się mam dostać do magazynu? Ty będziesz się musiał zająć na własną rękę. Mhm. Gdzie dokładnie mam zacząć? Jego chata znajduje się tuż przed zamkiem, koło Diego. Jasne. Dobra, to też mamy ogarnięte. Sprawdźmy teraz dalej. Tutaj byłam. Tutaj jest zwykły kopacz. Musimy patrzeć na czas bardzo. Jest 15:12. Powinniśmy dać radę. Zrobię sobie zapis. Prawdopodobnie tym się zajmiemy w kolejnym odcinku, nie w tym. Bo tutaj jeszcze, no wiadomo, musimy iść na drugą stronę obozu. No, jeszcze troszeczkę mamy tych rzeczy do rozmawiania. Tych osób do pogadania. No, a wiadomo, czas się kurczy. Dzisiaj taki będzie przegadany odcinek niestety i pełen dialogów. I w ogóle... Tu jest kopacz. Ciekawe, czy wrzoda już tutaj znajdziemy, czy jeszcze go nie ma. Chyba go nie ma jeszcze. Stafik, czy ty tu coś jesteś. Masz dla mnie? Chodzi o składniki, które mi ostatnio przyniosłeś. O czymś zapomniałem? Nie, ale zeszłej nocy wpadłem na pewien pomysł, który chciałbym wypróbować. Mógłbyś jeszcze raz dostarczyć mi 10 piekielników i 3 kawałki delikatnego mięsa młodego kretoszczura? Tylko wyobraź sobie ten smak. Delikatne mięso kretoszczura polane sosem z piekielników. Nie mogę się przez to skoncentrować na gotowaniu. Już mi cieknie ślinka. Dokładnie. Nie musisz się aż tak daleko wyprawiać. W końcu kretoszczury często kręcą się w okolicy mostu na północy. Regularnie posiłkują się kopaczami, przez to są takie tłuste i apetyczne. Właśnie straciłem apetyt. Nie rób takich ceregieli. Przecież często u mnie jadasz i jakoś ci do tej pory nie przeszkadzało, kiedy coś niekonwencjonalnego wylądowało w zupie. Bo do tej pory... Ach, nieważne. Do tej pory o tym nie wiedzieliśmy. Przypomnij mi, gdzie szukać tych składników? Piekielniki rosną praktycznie wszędzie. Młode kretoszczury natomiast wałęsają się ze swoimi rodzicami na północy, bardzo blisko obozu. Okej. A poza tym? Znakomicie. Wczoraj nawet jeden ze strażników z zamku skosztował mojej zupy. Zdaje się, że twoja kuchnia powoli staje się sławna. Przypomina mi to ofertę, którą otrzymałem wiele lat temu. Miałem wtedy pełnić rolę nadwornego kucharza u tego wieprza, Robara. I dlaczego zrezygnowałeś? A czego ja miałem szukać na królewskim dworze? Ja, jako nadworny kucharz, ha, co za kretyński pomysł. Co 5 minut dolewaliby mi trucizny do zupy, bo szanowna szlachta lubi wszystkim skakać do gardeł. Kto wie, co przyniesie przyszłość. Może bariera padnie, a ty staniesz się osobistym kucharzem Robara III, jeśli stary król przejdzie na tamten świat. Tak, tak. A przed tym wyschną bagna na warancie. Okej. W porządku. Tutaj jeszcze mamy rączkę. Może będzie mógł mnie nauczyć kradzieży. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy tylko od tego, co chciałbyś wiedzieć. Okej, otwierania zamków mnie nauczy, kradzieży również. Skradania i zręczności, super. Chcę zostać cieniem. Co muszę zrobić, żebyś szepnął o mnie Diego dobre słówko? Wyglądasz znajomo. Czy ty się mnie czasem już o to nie pytałeś? Nieważne. Większość zdolnych złodziei prędzej czy później
przenosi się do nowego obozu. Dlatego mamy tutaj niedobór zręcznych ludzi. Obok mojej chaty stoi kufer. Złam szyfr do niego albo wykradnij potajemnie klucz. Ja chcę tylko zobaczyć zawartość. Jeśli ci się uda, to bez wahania na ciebie zagłosuję. Okej, okay, w porządku. Gdzie? Ześlep. Tak, stoi tam. U kogo mu? Zapewne jestem jedynym punktem kontaktowym. Tak, kawalor. Dobrze. Tak, możemy się u rączki tego uczyć, więc myślę, że tak zrobimy. Tu jest Erik. Jak stoimy z czasem? No, mamy tak jeszcze 5 minutek około. Czemu tak tu stoisz? Staram się mieć na oku chatę Ingora. A co się stało? Ponoć Ingor zabił jakiegoś kopacza. Gajowi udało się przekonać Neka, żeby nie ścinał Ingora od razu, ale długo nie będzie trzeba czekać, aż nasz podejrzany trafi za kratki. Przyglądam się tej sprawie dokładniej. Okej. Okay. Niewinność, nowe zadanie. Chodźmy jeszcze do Skatiego w takim razie, bo on jest jeszcze jedną z osób, które mają coś do powiedzenia. Mamy 16:26, no to już mamy nie za dużo czasu. Skati jak zwykle na miejscu. Przysyła mnie Diego. Znowu chcesz spróbować zostać cieniem, co? Już mi ostatnio udowodniłeś, że potrafisz walczyć. Nie musisz tego powtarzać. To znaczy, że mam twój głos? Aż tak ci tego nie ułatwię. Ale możesz mi pomóc rozkręcić interes. Ostatnimi czasy moje przychody z zakładów drastycznie spadły. I co mam z tym zrobić? Słyszałem o pewnym myśliwym, którego specjalnością są niebezpieczne bestie. Powinien obecnie przebywać w obozie szkodników, to na drodze do nowego obozu. Zapytaj go w moim imieniu, czy nie mógłby mi przyprowadzić na arenę jakąś ciekawą bestię. Chyba nie chcesz. Dokładnie tego chcę. Taka walka z potworami znowu porządnie rozrusza arenę. To oznacza więcej zakładów, a więcej zakładów oznacza więcej rudy. No dobrze. Gdzie znajdę tego myśliwego? Obecnie powinien przebywać w towarzystwie szkodników. Znajdziesz ich na drodze do nowego obozu. Jakieś preferencje co do rozmiaru? Rzecz jasna, nie chcę tu widzieć żadnego trolla. Poza nim, o ile wiem, nie ma w kolonii zwierzaka, który nie pasowałby na moją arenę. Okej. Okay. Zajmujesz się również szkoleniem wojowników? Tak, ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. W porządku, 50 bryłek i 10 punktów, czyli cały poziom. Zanim zapomnę, Ory i Kirgo nadal szukają ludzi, z którymi mogliby potrenować. Pomów z nimi, jeśli jesteś zainteresowany. Okej, okay, w grze mamy prawie godzinę 17. Zrobimy sobie jeszcze jeden zapis, no i zobaczmy, co mamy dalej. Okej, okay, tutaj możemy potrenować z tamtym również. Na razie nie chcę tego robić. O, widzę, że tutaj mamy zioła uzdrawiające. Pozbierajmy sobie w takim razie co nieco. No i prawie już mamy cały obóz za sobą. Prawie. O, jeden piekielnik. Zatrzymaj się, kopaczu. Pójdziesz teraz do Brabaka i przekażesz mu, że Winston znów dorwał jednego z naszych. Ja... Po wszystkim zapominasz, że w ogóle słyszałeś o takim imieniu. A jeśli komuś je wypaplasz, znajdę cię i zabiję. Poza tym nie powiesz nikomu, że dostałeś ode mnie takie zlecenie, ani że leżą tu zwłoki. A teraz jazda do Brabaka, albo cię zaraz wezmę w obroty. Okej. Co się stało? To sprawa wyłącznie między strażnikami, a ty nie jesteś jednym z nich. Kim jest Winston? Nie twój zasmarkany interes. Zabieraj dupę do Brabaka. No dobra, w takim razie jeszcze do niego pójdziemy, bo damy radę. Raczej dzisiaj. Jak tam stoimy z czasem? No powinnam kończyć odcinek, ale no... Powiedzmy Brabakowi co i jak. Czy ja mogę sobie z tego strażnika zebrać rzeczy? Chwilunia, czy ty właśnie na moich oczach próbujesz ograbić mojego martwego towarzysza? Tak. Tknij go jeszcze raz, a gwarantuję ci, że zaraz do niego dołączysz. O nie, to ja wolałam mu zabrać rudę. Oh my god, dobra. Chciałam okraść martwe ciało.
Nie, jest to okropne, no ale kurde, tam były pieniądze, no. Się przydają pieniądze w tej zasranej kolonii. Dobra. Chodźmy dalej i ogarnijmy to wszystko. Cześć, Snaf. Chodźmy w takim razie do Brabaka i potem dobrze by było już iść pod tę chatę tam w sumie. Najlepiej się w tym domu nawet przespać do wieczora, Brabak. Słuchaj, no. Winston znowu zabił jednego z waszych. Skąd znasz tego gościa? Przy południowej bramie leżą zwłoki jakiegoś strażnika. Wysłano mnie tutaj, aby ci to przekazać. Ech, Gomezowi się to nie spodoba. A kto musi mu o tym powiedzieć? Ja, rzecz jasna. Zapomnij o wszystkim, co widziałeś, jasne? A teraz zjeżdżaj. Chcę trochę spokoju, zanim Gomez ukręci mi łeb. Dobra, 50 punktów doświadczenia, martwy strażnik, zadanie wykonane. Dobrze, podejdźmy w takim razie pod tę chatę, gdzie mamy do ogarnięcia tego złodzieja. Żeby nam to nie umknęło, bo może tak być, że to jest czasowe zadanie, no i dlatego dzisiaj wieczorem to zadziała. Nie chcę ryzykować, szczególnie, że na spokojnie damy radę poczekać do godziny 20. Może nawet i w tej chacie. Zobaczymy. Tak czy inaczej, moi drodzy, pożegnamy się przed tą chatą, tak myślę. Bo nie ma co już dłużej przedłużać tego odcinka, mimo że dawno nie było, to jednak chcę, żeby on miał w miarę normalną długość, w miarę identyczną, żeby nie przesadzać po prostu. Więc no zobaczymy. Tutaj jest ta chata, nie, to jest ta dalej. Tutaj cudze łóżko, no niestety nie będziemy mogli tutaj spać. Możemy okraść tą chatę, no ale chyba raczej nie o to chodzi. Zróbmy sobie w takim razie tutaj zapis. Ja sobie jeszcze zrobię zapis pod tytułem koniec odcinka. I zrobię też sobie zapis pod tytułem początek odcinka. Żeby to było... No, ale żebym umiała jeszcze pisać. I tak na razie na początku odcinka będę miała, wiecie... nową grę będę zaczynała, jeżeli coś by się nie udało. Dobrze, dziękuję wam za obejrzenie, mam nadzieję, że film wam się podobał i mam nadzieję, że już takich dłuższych przerw nie będzie. No i mam nadzieję, że modyfikacja okaże się naprawdę wciągająca. Na razie jest tak w miarę okej, ale to jeszcze nie ten moment, gdzie wciąga, bo jest jednak za dużo dialogów, ale tak zawsze jest na początku, w butiku. Trzeba to po prostu przeżyć, zaakceptować, w sumie w większości gier tak jest. Szczególnie gier RPG. Jeżeli film wam się podobał, możecie zostawić po sobie łapkę w górę, jakiś miły komentarz, subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie widzieć więcej. No i co? Lecę montować dla was ten odcinek, bo troszeczkę mi to zajmie. I życzę wam ogólnie miłego dnia. Cześć!